Cię przywitać na dzisiejszym takim, jakby to powiedzieć, towarzyskim spotkaniu pana marszałka z dziennikarzami, którzy w dotychczasowej edycji plebiscytu na 7 nowych cudów świata natury przyłożyli swoją rękę do tego niebywałego sukcesu, który stał się udziałem Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska, jak wszyscy wiecie, zakończyła ten etap na 4. miejscu. Wczoraj decyzją oficjalną organizatora plebiscytu przeszła do drugiej tury. Według naszej oceny, według oceny pana marszałka, jest tym bardzo duża zasługa dziennikarzy, redaktorów z mediów zarówno białostockich, regionalnych, jak też z mediów krajowych. Chciałem bardzo serdecznie państwa wszystkich powitać i podziękować od razu, że zechcieliście w tym trudnym okresie wakacyjnym, kiedy część zespołów jest na urlopach, zechcieliście znaleźć chwilę czasu, żeby do nas przyjść. Dziękuję bardzo, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy państwo, kiedy wyszła taka propozycja, żebyśmy wzięli udział w tym konkursie, w tym, no, niejako plebiscycie, bo to jest plebiscyt, zastanawiałem się na początku, po pierwsze, jakie mamy szanse w takiej konkurencji oraz na co możemy liczyć, na jakie wsparcie, bo to było niezwykle istotne. Proszę państwa, rzeczywistość, powiem państwu wprost, no, przeszła moje oczekiwania, oczekiwania nas wszystkich w urzędzie, ponieważ ja w swojej dosyć krótkiej karierze samorządowej takiej mobilizacji mediów w jednej sprawie nie widziałem jeszcze, z taką mobilizacją mediów się nie spotkałem. Dowodzi to tylko tego, że razem możemy naprawdę przenosić góry chyba i zrobić jeszcze wiele dla tego regionu. Ja dlatego postanowiłem państwa zaprosić, żeby z jednej strony podziękować państwu, co państwo zrobiliście dla promocji naszego regionu, dla promocji Puszczy Białowieskiej, bo niezależnie od tego, jak się to dalej zakończy, my już nie mamy na to wpływu. W tej chwili to pewnie czujemy się trochę tak jak w samolocie, gdzie lecimy, a tak naprawdę to nic już od nas nie zależy, ponieważ decydować będą o dalszych losach naszych dwóch propozycji polskich niezależni eksperci, którzy kierować się będą pewnie zmiennymi kryteriami, bo te kryteria także i w trakcie konkursu się zmieniały. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że ta akcja, którą przeprowadziliśmy wspólnie z także z państwem oraz z innymi podmiotami z województwa, to była akcja nieplanowana, trochę zastana przez to, że Polska Organizacja Turystyczna zgłosiła Puszczę Białowieską do tego konkursu. Wymagało to od nas dużej mobilizacji, również w zakresie środków budżetowych, których nie mieliśmy zbyt wiele. Było to coś ponad zakres czynności i ludzie pracowali nad tym w domach po pracy kosztem swojego czasu wolnego, ale wydaje mi się, wszystko nam się tak wydaje, że warto było i odczuwamy z tego wielką satysfakcję.